Już po raz czwarty na kampusie naszego uniwersytetu rozpoczynamy niezwykłą sportową podróż. Przed nami czwarta opolska doba sportu, a rozpoczynamy od podróży na Daleki Wschód, gdzie poznamy tajniki jogi. Po wyciszających zajęciach jogi pora na trochę rozrywki. Dlatego zobaczmy, jak wyglądały warsztaty cyrkowe prowadzone przez Fundację Dr. Clown. W trakcie warsztatów staramy się zachęcić uczestników do takich aktywności troszeczkę alternatywnych. W naszym jakby kraju wciąż aktywności cyrkowe są mało popularne, a tak naprawdę dają dużo możliwości rozwoju i też ćwiczenia swoich cech temperamentów. Piątkowe zmagania zaczęliśmy w jednym z akademików. Zobaczcie, jak studenci poradzili sobie z wybiegnięciem na 11 piętro Niechcica. Tower Running. Na kolejną część sportową zapraszamy do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie na samym początku odwiedziliśmy ergometr wioślarski. Kolejne zmagania sportowe w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu to turniej badmintona. Ostatnie sportowe zmagania podczas czwartej opolskiej doby sportu to zajęcia z capoeiry w Studenckim Centrum Kultury. Capoeira wywodzi się z Brazylii. Jest to połączenie tańca, sztuki walki, akrobatyki, muzyki, folkloru afrykańsko-brazylijskiego. Jesteśmy zszokowani, że aż tyle osób przyszło na opolską dobę sportu w tym roku. Mamy większe zainteresowanie niż rok temu, ale mieliśmy też więcej konkurencji niż rok temu. Mistyczne tyknięcia, a później gong, stwierdziłem, że nie. Kuku! Na którą godzinę lubisz być najbardziej ustawiony? Wybiła 5:13. Wyłączyliście nagrywanie? Gdzie tak galopuje? Do cyrku! Cały czas. Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Patryk Cyran. To był Tower Running. A ja nie brałem udziału, ponieważ brałem już raz i moje uda nie wytrzymały napięcia. Moje uda.